Dzisiaj, przepraszam, będę mówił z pozycji siedzącej, bo mam kilka cytatów, które chciałem przytoczyć. A temat ogólny, już od trzech spotkań, jak odbudować Polskę, chciałem dziś związać właśnie z problemem odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest dla Polski złe imię, które próbuje się jej przypisać. Złe imię. Które niszczy przywiązanie do Polski wewnątrz naszej wspólnoty, i to złe imię, które szkodzi naszej wspólnocie na międzynarodowej arenie. Tak jak powiedziałem, to, co dziś nas bulwersuje, wypowiedź szefa Federalnego Biura Śledczego, pana Komeja, który Wymienił trzy narodowości jako pomocników, morderców, a więc Niemców w środku, czyli w centrum, niejako tej nieświętej trójcy Polaków i Węgrów. I dodał w dodatku do tego komentarz, dokładnie cytuję, bo sprawdziłem, z całą pewnością heretycki z punktu widzenia wiary, którą deklaruje, bo deklaruje się jako irlandzkiego pochodzenia rzymski katolik. Kiedy stwierdził, że Holokaust był najważniejszym wydarzeniem w całej historii ludzkości, zanegował tym samym znaczenie wcielenia i zmartwychwstania, to myślę, że pan Komej nie popełnił błędu. Pan Komej powiedział to, co chciał powiedzieć. Gdyby pan Komej popełnił błąd osobiście, nie miałby problemu. Z przeprosinami za ten błąd, bo każdy może się pomylić, każdy może z powodu niedostatecznej wiedzy błąd popełnić. Z całą pewnością w czasie tych wykładów tutaj dla Państwa nie jeden błąd popełniłem. Jeśli ktokolwiek z Państwa takie błędy zauważy, to ja chętnie, no nie wiem czy chętnie, bo zawsze nie jest przyjemnie się przyznawać do błędu, ale, ale na pewno uznam błąd. I kilkakrotnie mi się to już chyba tutaj nawet zdarzyło. Natomiast ten brak, brak gotowości do przeproszenia w tej sprawie oznacza, że szef Federalnego Biura Śledczego, czyli bardzo wysoki, najwyższy, jeśli idzie o wzrost, jest mojego wzrostu o dwa centymetry niższy dokładnie, pan przedstawiciel rządu amerykańskiego, powiedział to, co było wygodne dla władz amerykańskich. To, co układa się w pewnego rodzaju obraz Polski wygodny dla tych, którzy chcą umyć ręce, bo nic więcej o nic więcej tu nie chodzi, ale umycie rąk od losu tego obszaru, który nazywamy Europą Środkowo-Wschodnią, a w którego centrum znajduje się Polska. Przypomnijmy, że tak w roku 1900. 1946 wykorzystana została prawdziwa tragedia, choć sprowokowana przez służby komunistyczne, i to prawdziwa tragedia pogromu Kieleckiego, nagłośniona niesłychanie w Stanach Zjednoczonych mimo próby przeciwdziałania ze strony szlachetnych Polaków i szlachetnych Żydów, którzy przeciwko temu propagandowemu uogólnieniu, który czynił na podstawie pogromu Kieleckiego z Polaków naród morderców, udało się amerykańskiej propagandzie. Wytworzyć to przekonanie, że już umowy, które zobowiązywały Stany Zjednoczone w Jałcie, do dopilnowania demokratycznych, wolnych wyborów w Polsce, nie obowiązują. Bo przecież, czy warto przejmować się losem narodu morderców, wspólnoty, która zabija niewinne ofiary. I tak było w 47 roku. W 47 roku, kiedy doszło do oczywiście sfałszowanych wyborów, całkowicie, Stany Zjednoczone. Zdystansowały się już bardzo daleko od tego, co działo się nad Wisłą. To oczywiście tylko przykład takiego przygotowania polityki epismentu, czyli zaspokajania, rezygnacji z przestrzegania zasad w polityce międzynarodowej zasad, które mają służyć bezpieczeństwu krajów słabszych zagrożonych przez kraje silniejsze. Episment polega na zaspokojeniu krajów silniejszych kosztem krajów słabszych. Oczywiście ta sytuacja nie musi się powtórzyć, nie musi być dla nas tak groźna, a możemy uczynić ją mniej groźną dla nas, jeżeli wykorzystamy nasze państwo, jeżeli odzyskamy nasze państwo, jeżeli odbudujemy Polskę w Polsce. Bo wielokrotnie tak już było, że próbowano tworzyć dla Polski to, co nazywamy współcześnie czarnym PR-em czarną wizją polskości złej, niedobrej, niepasującej do standardów, które dziś nazwalibyśmy europejskimi. I chcę właśnie od przykładu takiej sytuacji i tego, jak Polska potrafiła sobie znakomicie z tą sytuacją poradzić, chciałem zacząć dzisiejsze nasze spotkanie. Przywołuję ten przykład także dlatego, że jest to jedna z zapomnianych, a wartych przypomnienia rocznic, które powinniśmy jak najbardziej godnie, czyli naśladowaniem, obchodzić. Mianowicie za dwa tygodnie, nieco ponad dwa tygodnie, 10 maja, upłynie równo 600 lat od powołania na Soborze w Konstancji komisji. Do spraw sporu polsko-krzyżackiego. Taki był sens tej komisji. Przypomnę najpierw jednakże, co to był sobór w Konstancji, jakie były okoliczności jego zwołania. To był rok 1415. Sam sobór zaczął się pod koniec 1414 roku i był najważniejszym forum intelektualnym, duchowym i politycznym Europy XV wieku, całego XV wieku. To jest tak, jakby połączenie kongresu. Ja wiem, wersalskiego z wiedeńskim dla całego wieku XIX, dla jego początku politycznego i końca. Dlaczego? Dlatego, że zgromadziła się wtedy, można powiedzieć, cała kulturalna, cywilizowana, duchowa Europa w jednym miejscu, w Konstancji nad jeziorem Bodeńskim w Niemczech, by w dzisiejszych Niemczech, by. Zdecydować o wielu bardzo ważnych sprawach. Sprawą najważniejszą było przywrócenie jedności zachodniego chrześcijaństwa rozdartego przez schizmę. Było wtedy trzech papieży, trzeba było ustalić, który jest ważny. Na soborze w Konstancji udało się doprowadzić do dymisji wszystkich trzech papieży, i wybrano nowego, jednego z powrotem dla chrześcijaństwa: papieża Marcina V. A więc to było to najważniejsze zadanie. Obok tego były dyskutowane sprawy Unii z Kościołem Wschodnim. To była wspaniała inicjatywa właśnie Królestwa Polskiego, które wspierało te misje Metropolity Prawosławnego właśnie z naszych wschodnich terytoriów. Ale był to także i rzadziej przypomina się pod tym względem forum. Jakim stał się sobór w Konstancji, niezwykły moment narodzin europejskich narodów. Tak, ponieważ sobór, sobory w ogóle od końca XIII wieku obradowały podzielone na nacje, tak się formalnie dzieliły na nacje. Tak jak uniwersytety ówczesne dzieliły się na nacje i dzielnice kupieckie dzieliły się na nacje. Dlaczego? Bo tam, gdzie występują ludzie w obcym środowisku, to inni postrzegają ich jako obcych, to inni właśnie ich określają, a ci nie są nasi. Tworzą jakąś obcą nację, nację zdefiniowaną przez obcy język. Te główne nacje, ponieważ dzielono się na takie główne jakby narody w późnym średniowieczu, jakie. Utrwaliły się w strukturach uniwersyteckich. To był zazwyczaj nacja niemiecka, obejmująca całą Europę Środkowo-Wschodnią, a więc także Czechów, Węgrów i Polaków, oprócz Niemców. Nacja italska, włoska, nacja francuska, stopniowo z nacji francuskiej wyodrębniła się osobna nacja hiszpańska, także i nacja angielska. Czasem Polacy występowali na przykład na uniwersytecie w Paryżu, polscy scholarzy na Sorbonie występowali w ramach Nacji Angielskiej, ale aspirowali do utworzenia odrębnej nacji. I otóż forum Soboru Konstancjańskiego stało się miejscem, na którym te nacje jakby walczyły o swoją godność, o swoje miejsce w cywilizowanej chrześcijańskiej Europie. Każda starała się pokazać z jak najlepszej strony intelektualnej. W Soborze brali poza biskupami, arcybiskupami udział także rektorzy i profesorowie uniwersytetów z całej Europy. Polska miała już uniwersytet, Krakowski, szczęśliwie. I to właśnie rektor Uniwersytetu Krakowskiego, Paweł Włodkowicz, stał się najwspanialszym, najgodniejszym reprezentantem nie polskiej nacji, tylko, ale całej myśli europejskiej na tym Soborze. O czym za chwileczkę dwa słowa powiem. Otóż. Warto i to podkreślić, że w tych rozmaitych sporach, jakie między nacjami ujawniły się, ambicjonalnych sporach, żadna nacja nie chciała być gorsza od drugiej. Ujawniły się na Soborze w Konstancji, okazało się, że jest aż 36 kandydatur do roli naciones particulares, czyli nacji poszczególnych, wśród nich Polska. Ale oczywiście każdy z narodów chciał być ostatecznie tym nacionus. Czy nacio Principalis, prawda, jednym z tych głównych narodów. Taka jest logika stosunków między ludźmi, między wspólnotami, że walczymy o prestiż, walczymy o honor, walczymy o nasze dobre imię. Terenem takiej walki o dobre imię wspólnot stała się właśnie debata na Soborze w Konstancji. Dla Polski punktem wyjścia tego sporu, tej walki o dobre imię, był spór z krzyżakami. Przypomnijmy Pięć lat wcześniej Krzyżacy przegrali swoją decydującą bitwę pod Grunwaldem, ale zamierzali odwojować to, co stracili na polu bitwy, właśnie poprzez propagandę. To niezwykle ważne, byśmy pamiętali, że nie wystarczy wygrać na polu bitwy trzeba jeszcze wygrać także walkę o dobre imię tego zwycięstwa. Krzyżacy starali się przedstawić bitwę pod Grunwaldem jako zwycięstwo pogan nad chrześcijańskimi krzyżowcami, którzy niestety pokonali, znaczy poganie niestety pokonali pod wodzą niecnego jagieły, szlachetnych rycerzy, z sprawy krzyża. I przez to chcieli pozyskać oczywiście następnych ochotników, którzy w kolejnej wyprawie wreszcie złamią potęgę pogańskiego króla i jego jeszcze bardziej pogańskich, czyli litewskich sojuszników. Oto toczyła się ta gra propagandowa. Odpowiedzią polską na tę propagandę stało się wystąpienie Pawła Włodkowica. Najważniejszy być może wkład polskiej myśli do europejskiej myśli prawnej i filozoficznej. On już wtedy miał miejsce w roku 1415, kiedy Paweł Włodkowic przedstawił podwójny traktat o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi. Ten traktat, będący prawdziwą chlubą myśli europejskiej tego czasu, wyprzedzając niejako właśnie ten czas, stawia tezę i broni tej tezy argumentami teologicznymi i filozoficznymi, że ani cesarz, ani papież nie mają prawa do ziemi, którą legalnie posiadają poganie. Jeżeli poganie są spokojnymi sąsiadami, to nie ma prawa ich napadać, zajmować, wydzierać im ziemi. Co więcej, nawet papież nie ma prawa nawracać Pogan siłą. Pogan można i trzeba nawracać tylko słowem, przykładem. Ta oczywiście zasadnicza próba obalenia na gruncie najbardziej fundamentalnym propagandowego ataku Krzyżackiego, który, który chciał udowodnić, że właśnie Litwini to poganie, a zatem tylko trzeba ich podbić mieczem, a nie tak jak zrobił to. No, można powiedzieć, król Jagiełło, ale przede wszystkim jego małżonka Jadwiga, decydując się wraz z panami Małopolskimi na ten akt Unii w Krewie przez połączenie pokojowe, przez misję pokojową. Krzyżacy, broniąc zatem nawracania przez miecz, zderzyli się z tym argumentem niezwykle pięknym, szlachetnym, wyprzedzającym epokę, który przedstawił. Paweł Włodkowic. Ponieważ krzyżacy poczuli się zagrożeni w tej sytuacji, zamówili u dominikańskiego pismaka, z Kamienia Pomorskiego pochodził, ale spędził czas jakiś w klasztorze w Krakowie, także Jana Falkenberga, który napisał książeczkę Paszkwil na króla Jagiełę i Polaków, jako bożka pogańskiego i jego bałwochwalców, którzy powinni być wytępieni. Myślę, że jeśli szukać źródeł Holokaustu, to bardzo warto sięgnąć do świadectw o książeczce Jana Falkenberga z 1416-17 roku, bo wtedy została ujawniona. To jest książeczka, która wzywa do wytracenia całego narodu. Chodziło o naród polski i litewski, ale polski na pierwszym miejscu pod tym zarzutem że Polacy wielbią swojego bożka Jagiełłę że są poganami że nie są prawdziwymi chrześcijanami a zatem wszyscy rycerze sprawy krzyża z Europy powinni zebrać się na krucjacie i wytracić do ostatniego mieszkańców ziemi polskiej sprawa oczywiście była na tyle brutalna i na tyle bezczelna jednocześnie że okazała się szkodliwa dla samego autora Reprezentacja Polski na Soborze wspaniała na czele z arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą. Sama, no powiedziałbym, skala wystawności tego orszaku, który przygotował sam król Władysław Jagiełło, odprawiając arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskiego, którzy pojechali na, na ten właśnie wielki zjazd europejski do Konstancji świadczyła o, o wadze, jaką państwo polskie przywiązywało do reprezentacji, właśnie do pokazania się na zewnątrz. Notabene ten sam Mikołaj Trąba udzielił jako najznakomitszy reprezentant rodziny noszącej ten herb, swojego herbu, rodzinie dzisiaj znacznie bardziej znanej, radziwiło, którzy pieczętują się trąbami, dlatego że przyłączył ich do tego herbu Mikołaj Tromba w czasie... Wcześniejszego dwa lata od soborów Konstancji, równie ważnego, równie fundamentalnego spotkania w chorodle unii chorodelskiej, wspaniałej Unii, która połączyła już nie dwa państwa, ale dwa narody, przyłączając 47 rodzin litewskich do herbów polskich, do polskich rodzin. Otóż ta niezwykła reprezentacja w Konstancji była na tyle silna, efektowna, silna zarówno w sensie materialnym, okazałości, budziła respekt swoją. Wspaniałością i jednocześnie silna intelektualnie tym, co reprezentował przede wszystkim Paweł Włodkowic, a także wspierający polską delegację praski profesor Mateusz Rwaczka, że spowodowała natychmiastowe uwięzienie Jana Falkenberga i decyzję o oddaniu jego traktatu, jego książeczki, pod osąd. Wszystkich czterech, a stopniowo pięciu nacji, bo ukonstytuowała się w trakcie soboru piąta nacja hiszpańska, właśnie, wszystkich pięciu nacji, gdzie polska delegacja systematycznie starała się przekonać obradujące w nacjach poszczególne wybitne postaci soboru do tego, by potępić wystąpienie Falkenberga nie tylko jako atak na Polskę, ale jako herezję. Dlatego celowo przypomniałem, że wystąpienie pana Komeja jest wystąpieniem heretyckim w istocie. Tak, to także trzeba przypomnieć. I o tego rodzaju potępienie zabiegała polska delegacja na Soborze w Konstancji. To się zaczęło 10 maja 1415 roku od zawiązania Komisji Kardynałów, która miała zająć się pod przewodnictwem hiszpańskiego, wybitnego, zresztą bardzo wybitnego teologa. Zabarelli sprawą polsko-krzyżackiego sporu. Potem ta sprawa nabrała dynamiki szczególnej. Po wyborze nowego papieża Marcina V papież, chcąc już zakończyć Sobór w roku 1418, postanowił potępić książeczkę Falkenberga, ale bez uznania jej za herezję. To nie odpowiadało polskiej delegacji i polska delegacja przed papieżem 11, przepraszam, 10 maja te daty dzienne są prawie takie same. 10 maja, tylko że roku 1418, kiedy kończył się już sobór. Wystąpiła przed papieżem z deklaracją, że nie uznaje jego wyroku, i że odwoła się do następnego soboru. Złoży apelację do następnego soboru. Okoliczności tego były niezwykle dramatyczne i warte przypomnienia. Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, jak relacjonuje, oczywiście nie bezstronny świadek, ale z jego pióra mamy najbliższe świadectwo, prokurator zakonu krzyżackiego Piotr Zornety. Mikołaj Trąba na decyzję papieża ogłoszoną wtedy wypowiedział głupie słowo, no, czyli głośno powiedział, co myśli o werdykcie papieża. Natomiast obecni tam świeccy reprezentanci króla polskiego, Zawisza Czarny z Garbowa, znany państwu zapewne z innych opowieści, i Janusz Stuliszkowa, kasztelan kaliski, złapali po prostu za miecze i powiedzieli, że będą bronić dobrego imienia Polski, są gotowi bronić słowem i ręką, czyli myślą i mieczem. I to jest właściwa postawa wobec sytuacji, w której zagrożone jest dobre imię Polski. Trzeba sięgnąć i do myśli najpierw, bo bez traktatów Mistrza Pawła Włodkowica, bez wspierających go argumentów Mateusza Arwaczki, nie byłoby ogromnego sukcesu propagandowego, jakim zakończył się sobór w Konstancji. Ale nie byłoby go także bez tej determinacji, że jak nie wysłuchacie naszych racji, to jesteśmy gotowi odwołać się do argumentu ostatecznego, obrony mieczem naszego dobrego imienia. I po czterech dniach książeczka Falkenberga została. Podarta uroczyście, zniszczona, także nie przetrwał ani jeden egzemplarz do dnia dzisiejszego, znamy ją tylko z opisów. Autor został skazany na więzienie do czasu nałożenia mu osobnej pokuty przez papieża i chociaż nie udało się uzyskać w pełni potępienia tej książeczki jako heretyckiej a to wskutek okoliczności zupełnie pobocznych o których nie warto tutaj mówić skutek wewnętrznego sporów nacji francuskiej gdzie burgundczycy spierali się z paryżem mniej więcej tak jak polacy z krzyżakami i chodziło o ten szczególny kontekst który sprawił że nacja francuska i że tak powiem połączona z nią nacja hiszpańska nie chciała uznać polskiego odwołania a więc nie udało się w pełni że tak powiem uzyskać tego na czym zależało sprawie stronie polskiej, ale traktat Falkenberga został całkowicie odrzucony. Dobre imię Polski zostało wobec tego najważniejszego forum europejskiego obronione z pełną determinacją. I ta pełna determinacja, potrzeba tej pełnej determinacji, towarzyszyła także kolejnym poczynaniom tych, którzy czuli się i ogłaszali patriotami Królestwa Polskiego. I tu przejdę do kilku przykładów, które chciałem Państwu jeszcze przedstawić przykładów tego, z czego powinniśmy być dumni i z czym wiąże się postawa dobrego imienia, obrony dobrego imienia, przepraszam, postawa bez której nie da się odbudować Polski. Otóż pierwszym w szeregu tych, których chcę tutaj przywołać, jest historyk, gdziej opis który te wydarzenia z Konstancji opisywał, choć oczywiście znał tylko świadków tego wydarzenia, bo sam był za młody. Urodził się dokładnie w momencie, kiedy rozpoczynają się te wydarzenia soborów konstancji. To Jan Długosz, o którym kiedyś już tutaj miałem okazję mówić. Teraz więc nie będę przypominał jego biografii. Chcę tylko zwrócić uwagę na pewien szczególny aspekt jego imponującej kroniki. Otóż jego ogromne, nie mające precedensu w całej średniowiecznej Europie dzieło. Przypomnę, że ten manuskrypt był tak obszerny, że za kopię dzieła długoszowego można było kupić kamienicę w rynku krakowskim. Po prostu no, to taka była praca, prawda? Przepisanie tego. To zresztą powód, dla którego trzeba było robić skróty i na początku XVI wieku, prawda, o to był głównie apel, jak tu skrócić kronikę mistrza Jana, arcybiskupa Palwowskiego, żeby, żeby dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców, prawda? i poradzono sobie z tym problemem, jak o tym za chwilę powiem. Ale to ogromne dzieło, Napisane jest z pewnej szczególnej perspektywy niechwalcy dynastii, inaczej niż anonim zwany Galem, który pisał swoją kronikę po to, żeby chwalić tego, który zamawia, czyli Bolesława Krzywoustego i jego przodków. Jan długoż pisał z tej samej perspektywy, co mistrz Wincenty zwany kadłubkiem z perspektywy dumnego obywatela Królestwa Polskiego. Kogoś, kto upomina dynastię, jeśli ta źle służy Polsce. Był bardzo krytyczny względem zwłaszcza Kazimierza Jagiellończyka. O Jagielle powiedziałbym, miał czasem dobre, ciepłe słowo, czasem słowo krytyczne. A więc przytaczam to tylko po to, żeby powiedzieć, że czuł się Obrońcą dobrego imienia Polski także wobec tych, którzy Polską rządzili. To jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili rozliczać także tych, którzy Polską rządzą, z tego czy dobrze Polsce służą. Każdy z nas obywateli polski ma do tego prawo. Jan Długosz nie tylko tym punktem widzenia narzucił pewnego rodzaju sposób interpretacji obrony dobrego imienia, ale Narzucił go także jedną jeszcze bezprecedensową perspektywą, jaką otwiera w swojej kronice, dodając do niej tak zwaną chorografię, czyli opis miejsca, położenia Królestwa Polskiego. Jan Długosz I definiuje, jakie jest terytorium Polski. Bo żeby być patriotą, trzeba być przywiązanym nie tylko do dobrego imienia, ale do miejsca, trzeba być skądś. I Jan Długosz opisał, stworzył jakby tę krainę wyobraźni geograficzną, która rządzi naszą wyobraźnią po dzień dzisiejszy. On ujął pierwszy raz w tej krainie to, co nazywamy dzisiaj wschodnimi kresami. Ponieważ król Kazimierz Wielki już, a więc 100 lat przed Długoszem, objął część Rusi, Swoim, czyli polskim panowaniem, a utwierdziła to panowanie święta królowa Jadwiga. Przez unię z Litwą duża część jeszcze większego świata ruskiego znalazła się w połączeniu z Królestwem Polskim. I długoż opisuje siedem głównych rzek Polski, do których zalicza Wisłę w takiej kolejności: Odrę, Wartę, Dniestr, Bóg, Niemen i Dniepr. Dniepr także. tak. A więc sięga daleko. Ale sięga z pełną świadomością, że tam mieszkają Rusini. I pisze tak, na przykład w odniesieniu do kolejnych rzek: Wisła, Odra, Warta są nazywane po prostu pierwszą, drugą i trzecią polskich krain rzeką, czy rzekami. Natomiast pisze tak o Dniestrze. Czwarta polskich i ruskich krain rzeka to Dniestr. Piątą rzeką ziem polskich i ruskich jest Bóg. Szóstą rzeką ziem polskich i ruskich jest Niemen. Siódmą ziem polskich i ruskich rzeką jest Dniepr. O co tutaj chodzi? Chodzi o tę świadomość dwupiętrową, która stopniowo zbuduje się właściwie, nie od razu, nie w czasach Długosza. Ta świadomość, którą oddaje powiedzenie, jakie znamy, upowszechnione dopiero w wieku XIX. Genterutenus natione polonus, prawda? A więc mam swoją mniejszą ojczyznę, Ojczyznę urodzenia, ojczyznę mojej własnej kultury i języka, i mam szerszą ojczyznę polityczną, którą tworzy Królestwo Polskie. To długoż daje początek takiemu ujęciu, nie ujmującemu, nie uwłaczającemu tym, którzy reprezentowali czy ruską, czy litewską tożsamość wewnątrz Królestwa Polskiego. Y nie ma czasu, by się zatrzymywać nad szczegółowym opisem chorografii Długosza. Chcę zwrócić tylko uwagę na ten fakt, jakim jest wpisanie przez Długosza do wyobraźni kolejnych pokoleń Polaków znaczenia terytorium, jako obszaru, który musi być broniony słowem i mieczem, ręką i myślą, żeby ta wspólnota miała granice żeby się obroniła w swoim wnętrzu. Ale ten niezwykły czas, czas życia Jana Długosza, który rozpoczyna się wraz ze wspomnianym przeze mnie na wstępie Soborem w Konstancji, a właściwie wcześniej jeszcze pięć lat wielkim triumfem Grunwaldzkim, a trzy lata po Grunwaldzie wspaniałą, znów wyprzedzającą epokę w całej Europie, Unią Chorodelską, Unią dwóch narodów ale przecież bardzo szybko następują kolejne akty, które przypomnę tylko po jednym zdaniu. 1422 rok, w Czerwińsku król Władysław Jagiełło potwierdza prawo, iż nie może konfiskować prywatnej własności inaczej niż za zgodą czy na podstawie prawnego uzasadnienia opartego na prawie pisanym, a więc tylko w oparciu o prawo można do, dokonać zajęcia mienia. To jest pierwsza gwarancja, można powiedzieć, fundamentalnego prawa własności. I trzy lata później w Brześciu następuje jeszcze ważniejsza gwarancja. W Brześciu przywilej wydany przez króla Władysława Jagiełłę. Przywilej nietykalności osobistej. Nemine captiva bimus nisi jure victum. Prawda? więc nikogo... Nie złapiemy, nie osadzimy w wieży inaczej niż tego, który będzie prawnym wyrokiem skazany. To jest początek fundamentalnej zasady praworządności i wolności obywatelskiej w Polsce. Dlaczego podkreślam to w kontekście, o którym mówimy? Bo Polska zaczyna wtedy czy kontynuuje ten proces bo on się nie zaczął przecież za Jagieły. Zaczyna się w czasach kadłubka, o czym mówiłem wcześniej. Ale dokonuje decydujących aktów prawnych które czynią z tej wspólnoty królestwa polskiego wspólnotę wolnych ludzi obywateli i to jest powód do dumy nie bronimy terytorium tylko dlatego że jest to jak to mówi angielskie powiedzenie my home is my castle prawda mój dom jest moim zamkiem albo inne jeszcze powiedzenia angielskie które tutaj mogłoby znaleźć zastosowanie Right or wrong, my country, prawda? Czyli dobre, w dobrym czy w złym mój kraj. Nie. Nie na tym polega obrona dobrego imienia, że bronimy go niezależnie od racji, od zasad, od moralnej wartości. Po prostu imienia Polski można bronić, dlatego że łączy się z najpiękniejszą, najszczytniejszą zasadą, jaka może obowiązywać w stosunkach między ludźmi z zasadą wolności, wolności politycznej. I o rozwoju tej zasady wolności trzeba pamiętać, jeżeli chcemy świadomie bronić dobrego imienia Polski. Jeżeli chcemy przypominać o tym dobrym imieniu tym, którzy nie mają pojęcia o historii wolności, nie rozumieją jej zasad. Przypomnę tutaj to bardzo niesławne, zawstydzające, ale oddające niestety prawdziwie punkt widzenia Waszyngtonu stwierdzenie Franklina Delano Roosevelta na konferencji jałtańskiej, na początku rozmów ze Stalinem o tym, co zrobić z Polską, kiedy Roosevelt powiedział, od 500 lat mamy kłopot z tą Polską. Mówił to prezydent kraju, który liczył wtedy 170, jeżeli dobrze liczę, prawda, lat istnienia. Ale czuł, że ma prawo tak powiedzieć swobodnie o kraju, o którym nic nie wiedział, o którego historii nic nie wiedział. On uważał, tak jak zapewne współczesny szef FBI i prezydent Stanów Zjednoczonych, że wolność zaczyna się wraz z deklaracją niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wolność ma znacznie dłuższą historię oczywiście dużo dłuższą także od historii Polski. Ta historia idzie przecież ze starożytnej Grecji idzie także z przymierza, jachwę, z ludem wybranym, wolnym ludem. Ta historia wolności ma wiele korzeni, ale Polska ma w niej swój bardzo ważny rozdział, w europejskim, można powiedzieć, tomie historii ludzkiej wolności. I musimy przypominać te starsze rozdziały polskiej historii wolności, byśmy mogli nie tylko z podniesionym czołem ale z poczuciem pewności własnych racji odpowiadać na takie haniebne oszczerstwa pod adresem Polski, Polaków i polskości z jakimi spotykamy się wciąż dzisiaj otóż trzeba odesłać odsyłać tych nieuków właśnie do Pawła Włodkowica tak jak uczynił to na przykład święty Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w UNESCO kiedy w swoim wspaniałym przemówieniu Podkreślił ogromne znaczenie kultury dla zachowania tożsamości narodu i wtedy wymienił jako jedynego przedstawiciela tej polskiej kultury intelektualnej, prawnej, który wniósł najważniejszy wkład do myśli europejskiej o wolności Pawła Włodkowica. Jan Paweł II doskonale rozumiał, znał, czuł, żył tym dziedzictwem polskości i dlatego wiedział, jak ogromne znaczenie miało to czego bronił Paweł Włodkowic na forum europejskim w Konstancji. Paweł Włodkowic miał nauczyciela, o którym mówiłem państwu już kiedyś tutaj Stanisława ze Skarbimierza, który wcześniej zanim Paweł Włodkowic swoje traktaty napisał, wygłaszał piękne kazania, także uzasadniające prawo niewiernych, czyli prawo pogan do legalnego posiadania ziemi i podkreślających to, że wiara chrześcijańska może być szerzona tylko dobrym przykładem, a nie przemocą. Nie chcę przytaczać pięknych fragmentów, no chyba, że na jeden się skuszę, przepraszam, ze względu na wyjątkową urodę języka, oczywiście w oryginale był to język łaciński, ale, ale piękny dukt łaciny średniowiecznej został równie pięknie przełożony przez czy pod redakcją świętej pamięci profesora Korolki, więc sięgnę do właśnie słów Stanisława Ze pierwszego rektora odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego w 1400 roku i nauczyciela Pawła Włodkowica, który wymienił warunki funkcjonowania dobrej Rzeczpospolitej. Warto posłuchać i zastanowić się nad współczesnym stanem Rzeczpospolitej. Do tego, by wzrastała i rozkwitała Rzeczpospolita. Księstwo, miasto czy królestwo, potrzeba, aby rządy opierały się tam na słusznej ustawie, zachowującej jedną dla wszystkich sprawiedliwość. Czy mamy w Polsce jedną dla wszystkich sprawiedliwość? Na doskonałej zgodzie gwarantującej jedność. Pytam się Polski Radykalnej. Czy mamy tą doskonałą zgodę gwarantującą jedność? Na szczerym zaufaniu, pozwalającym wspierać się wzajemnie, na bystrej roztropności, zbawiennie kierującej zamysłami. Czy możemy te cnoty przypisać rządzącym Trzecią Rzeczpospolitą? Na uporządkowanym wysiłku, będącym niejako spełnieniem wszystkiego. Gdy tak się będą rzeczy miały, to miasta i gminy zaludniać się będą i trwać będą dzięki roztropnym. Do tego jeszcze wrócę. Do tego, że właśnie skoro tak nie jest, to miasta się nie zaludniają, ale wyludniają. Właśnie dlatego, że tak nie jest. To nie wiąże się z abstrakcjami. To wiąże się właśnie z poczuciem zagubienia moralnego, z poczuciem, że nie warto przysparzać ludzi zbłąkanych na tym świecie, że nie czujemy się tutaj zadomowieni, a zatem nie chcemy przekazać naszego dziedzictwa kolejnym pokoleniom. Boimy się, że to dziedzictwo nie zostanie obronione. I przeciwnie, pisze dalej Stanisław ze Skarbimierza. Jeśli wpierw niż cnoty i prawość rozprzestrzenią się w Rzeczpospolitej łotrostwa, bądź właśnie niezgoda, mącące spokój i rodzące podziały, a jeszcze pojawi się Boże uchowaj, zdrada, jeśli rządzić się ona będzie nie radami starszych lecz młokosów i to młokosów zarówno z wieku jak z obyczaju jeśli każdy obywatel mieć będzie na uwadze tylko własny interes to choćby i czynili rzeczy które wydają się moralnie dobre rzecz pospolita przeciw sobie rozdzielona spustoszeje i dom na dom upadnie i Może jeszcze jeden ostatni cytat ze Stanisława ze Skarbimierza, Mów Wybranych o Mądrości. Jak niechybnym zwiastunem choroby toczącej organizm są stygnące członki, blednąca twarz, siniejący nos, zapadnięte oczy, pierś drgająca w nierównym oddechu, chrypnący głos, kołaczące się serce, tak zwiastunem rozkładu królestwa, czy innej społeczności jest stygnięcie uczuć wzajemnych pośród jej członków. Przywłaszczanie sobie powinności jednych przez drugich, rozbicie na wiele odłamów i stronnictw, gdy nie uświadczysz ni prawdy, ni sprawiedliwości, lecz jedynie tyrańskie zapędy władcy, gdy naczelnikami miast i państw są towarzysze złodziei, a sędziami wspólnicy zdrajców. Można klaskać mądrości świętego. Przepraszam, jest owszem taka inicjatywa Towarzystwa Stanisława Ze Skarbimierza, żeby zabiegać o proces beatyfikacyjny, ale wyprzedziłem oczywiście tę inicjatywę, więc mówię tylko rektora Uniwersytetu Krakowskiego, Stanisława Ze Skarbimierza. Ale oczywiście, powodów do oklasku współcześnie nie mamy. Ta Zawstydzająca nas diagnoza, warta jest rozwinięcia przez krótką jeszcze wędrówkę, jak, na jaką pozwolę sobie Państwa zaprosić jeszcze przez kilkanaście minut, przez myśl polską tego złotego, najbardziej złotego ze złotych wieku którego przypomnienie właśnie powinno zawstydzić tych, którzy mówią, że dzisiaj przeżywamy jakiś złoty wiek, jakiś złoty rozkwit, jakiś najlepszy czas w polskiej historii. Przypomnę więc, że kiedy kończył się wiek XV, kiedy studiował na Uniwersytecie Krakowskim Mikołaj Kopernik. Kiedy Polska stała u zenitu swojej potęgi, to przecież ci, którzy nią władali, którzy troszczyli się o nią, chcieli także, aby jej dobre imię było szanowane. Za granicą. I w roku 1514 w lipcu arcybiskup metropolita Gnieźnieński, kanclerz Królestwa Polskiego, Jan Łaski, wysłał list. Do Macieja Zmiechowa, wybitnego humanisty, list z Rzymu pisany, by ten dał odpór tekstem, który skróciłby właśnie Długosza w taką przystępną formułę, w jednym tomie, już druk był od pewnego czasu, żeby można było pokazać obcym, jak wygląda godność tego królestwa polskiego, które niedawno zniesławił swoim traktatem nieżyjący już wtedy papież Eneasz Sylwiusz Piccolomini, który w traktacie o Bochemii, czyli o Czechach i w kilku innych pomniejszych pismach dość pogardliwie wyrażał się o królu Władysławie Jagielle i o Polsce. A zatem trzeba bronić dobrego imienia, nawet przed papieżem, jeżeli ten w takich sprawach niewiary, ale w sprawach ziemskich pobłądzi, bo to się każdemu, nawet papieżowi, może w sprawach ziemskich zdarzyć. I Maciej Zmiechowa na ten list odpowiedział. To jest początek Powiedziałbym takiej już wprost tworzonej polskiej, w najlepszym tego słowa znaczeniu, polityki historycznej. Ten list Jana Łaskiego do Macieja Zmiechowa z lipca 1514 roku. Trzeba pokazać naszą historię, wspaniałą, godną w pełnym blasku i złożoności, historię cudzoziemcom w ich języku, czyli po łacinie. I tak się zaczyna ta historia. Potem powstają traktaty w języku polskim. Marcina Bielskiego, żeby Polacy poznali swoją historię, żeby oni mogli czerpać tę dumę, której staramy się bronić w relacjach z obcymi. Ta duma mogła rosnąć w początku XVI wieku, bo Polska, choć toczyła bardzo trudne wojny jako wspólne państwo z Litwą przeciwko Moskwie atakującej bardzo brutalnie od wschodu, od końca XV wieku, to jednak przeżywała niewątpliwie czas swojego najwspanialszego rozkwitu. I wtedy, w myśli politycznej, świadectwem tego rozkwitu, następnym po mistrzu Wincentem, zwanym Kadłubkiem, po Pawle Włotkowicu i Stanisławie ze Skarbimierza, po Janie Długoszu, stał się znacznie mniej znany ksiądz Stanisław Zaborowski, autor Op opublikowanego w 1507 roku traktatu o naturze praw i dóbr królewskich. Był kustoszem skarbu koronnego, zajmował się pieniędzmi. To była jego odpowiedzialność, żeby skarb królewski był pełny. Ale wśród swoich trosk o Rzeczpospolitą zasłużył się, za chwilę wrócę do tego traktatu, jeszcze jednym dziełem, z którego korzystamy po dzień dzisiejszy. Sześć lat później opublikował pierwszy traktat o ortografii polskiej. Ortografia seu modus recte scribendi et legendi polonicum idiom. Wprowadził w niej literkę, z której korzystamy do dnia dzisiejszego, literkę EU, której wcześniej rzecz jasna nikt nie zapisywał. To jest wyraz troski obejmującej wszystko, co najważniejsze dla wspólnoty. Trzeba troszczyć się o kasę królewską, o skarbiec. Tak, to jest bardzo ważna odpowiedzialność w życiu każdej wspólnoty. Trzeba troszczyć się o prawa i o tym teraz za chwilę powiem i trzeba troszczyć się o język, o kulturę. To wszystko są podstawy trwania tej wspólnoty, której mamy bronić. Otóż rozważając naturę praw Stanisław Zaborowski, ksiądz Stanisław Zaborowski Oparł całą koncepcję Rzeczpospolitej na idei umowy, jaką zawiera władca z obywatelami, nie poddanymi, ale obywatelami. To jest rozwinięcie tej idei, która od mistrza Wincentego Kadłubka przenika polską tradycję, tej wspaniałej idei polskiej wolności i praworządności. Celem państwa, stwierdza ksiądz Zaborowski, jest dobro ludu. Warto to sobie zapamiętać, bo czasem ta prosta definicja sprzed 500 lat wydaje nam się abstrakcyjna. Wszelka władza, pisze ksiądz Zaborowski, wśród ludu ustanowiona została dla jego dobra. I dodaje jeszcze jedno zdanie, które dziś w podwójnym kontekście zagrożenia rzeczywiście poważnego, idącego od wschodu i zagrożenia tymi obelgami, które płyną do nas także z zachodu. Warto przytoczyć. Ksiądz Zaborowski mówi: Królestwa zostały ustanowione w celu własnej obrony. Nie zapomnijmy tej najprostszej funkcji państwa. Państwo jest po to, żeby siebie, czyli nas, jego obywateli, bronić. Bronić, zarówno przez te działania, które koordynuje Ministerstwo Obrony Narodowej, ale bronić także przez umiejętną politykę. Kulturalnej reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej bronić dobrego imienia. Przytacza dalej to, o czym już mówił jego wielki poprzednik Stanisław Zeskarbimierza, ksiądz Zaborowski. Stwierdza, że potrzebna jest zgoda w społeczeństwie, ale nade wszystko zgoda społeczeństwa potrzebna jest dla uprawomocnienia wszelkich decyzji króla. A więc jeżeli król podejmuje decyzje dotyczące mieszkańców królestwa, to musi uzyskać ich zgodę. To jest podstawa parlamentaryzmu, który już wtedy w Polsce istniał, bo przecież Sejm zbierał się od kilkunastu lat, Sejm walny, a sejmiki od wieków. I wreszcie podkreślał to raz jeszcze. Społeczeństwo musi mieć prawo, Uczestnictwa w stanowieniu praw. A więc, nawet jeżeli król skupia w swoim ręku kwestie sądownictwa i obrony kraju, to musi oddać część swoich prerogatyw społeczeństwu, reprezentacji społeczeństwa, gdy chodzi o prawo. Mamy prawo mówić i współdecydować o sprawach Rzeczpospolitej. To nie było prawo. Oczywiste w wieku XVI, i jak widzimy, nie jest oczywiste w wieku 21. Następne nazwisko, które chcę tutaj przywołać, chcę jeszcze tylko dwa właściwie przywołać, to może trzy, to nazwisko, które zapewne wszyscy państwo znacie. Nazwisko przywoływane zawsze w podręcznikach szkolnych z dumą i słuszną dumą, choć może zbyt papierowo przedstawiana postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego syna wójta z Wolborza na Śląsku, co warto przypomnieć dzisiejszym zwolennikom Rasiu, panu Gorzelikowi, który tak otwarcie wypowiedział się za panem Komejem przeciwko Polsce w tej ostatniej dyskusji. Powiedział, że dobrze, że rację ma szef FBI, bo Polacy tacy właśnie są, antysemitami, mordowali Żydów, przecież wszyscy to wiedzą. Tak, bardzo proszę. Ale to jest wolbusz na Śląsku. To nie jest jedyny wolbusz, tak. tak. Otóż, jeśli się mylę, sprawdzę to oczywiście. przeproszę Państwa przy następnym spotkaniu. Ale wydaje mi się, że ten wolbusz, z którego pochodził Andrzej Frycz-Modrzewski, był z ziemią śląską związany. Jeśli się mylę, to oczywiście przeproszę Państwa za miesiąc. Jednak, tak? To bardzo przepraszam. Jeśli tak, mogłem się pomylić. Przepraszam. Korzystam z okazji, żeby dać przykład, że z błędów należy się wycofywać. Sprawdzę, ale już teraz przepraszam za swoją pomyłkę. Tak. Tak. Sprawdzimy, sprawdzimy. Oczywiście, ale przyjmuję poprawkę. Bardzo dziękuję za poprawkę. Nie, nie, nie. To nie było zakłócenie. To była słuszna poprawka. Słuszne sprostowanie. Otóż. Przepraszam, może chciałem użyć przykładu i nadużyłem, prawda, żeby przeciwstawić się no, przykładowi dzielenia ziem polskich przeciwko sobie. Tak jakby Ślązacy nie byli Polakami. Prawda. Ale wiele innych, jeśli nie ten, przykładów można dać na to, że Polacy z Ziemi Śląskiej potrafili być patriotami i tworzą naszą wspólnotę historyczną, kulturową od wieków. Wbrew temu, co dzisiaj głosi pan Gorzelik, organizujący zresztą, zdaje się, dzisiaj w Sejmie czy, czy jutro jakąś konferencję o prześladowaniu, o opresji Górnego Śląska przez Polaków po II wojnie światowej. Otóż chciałem powiedzieć, że to wielkie dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego. De republika emendanda libri Quinquae, czyli o naprawie Rzeczpospolitej, pięć ksiąg, zawiera wiele myśli, które warte są i dzisiaj przypomnienia. A więc, po pierwsze, z księgi o obyczajach warto przypomnieć to, że, tak jak przypomina to sam Andrzej Frycz-Modrzewski, Rzeczpospolita to pospólność ludzka związana prawem ku życiu dobremu. I szczęśliwemu ustanowiona. Temu ma służyć nasza wspólnota polityczna. A najlepiej Rzeczpospolitą rządzą, pisał Andrzej Frycz-Modrzewski, dobre obyczaje. Dobre zaś obyczaje polegają na rozumnym poznaniu i na przywyknięciu do tego, co uczciwe. Złe natomiast wynika z niewiedzy i przywyknięcia do zła. Mam wrażenie, że to bardzo celna definicja naszego wspólnego doświadczenia dzisiejszego. Mamy do czynienia z masowym przyzwyczajeniem do zła, ze zobojętnieniem na zło, co czyni naszą rzeczpospolitą chorą. Właśnie to przyzwyczajenie do zła, zobojętnienie na zło, które nas otacza. Andrzej Frycz Modrzewski zwraca także uwagę na to, że jeśli wprowadzać jakieś różnice w karaniu, to bardziej karani powinni być ci, którzy stoją na górze. Ci, którzy więcej mogą, za więcej też odpowiadać, powinni. Tego rodzaju, jeśli jakieś zróżnicowanie w sprawiedliwości zaleca Andrzej Frycz-Modrzewski. Odwrotny od tego, z którym my mamy dzisiaj do czynienia, kiedy wiadomo, że jeśli ktoś. Ukradnie paczkę papierosów z supermarketu, spotka się z niezawodną, surową ręką sprawiedliwości. Jeśli ktoś kradnie na wielką skalę, ten może liczyć na bezkarność. Trzeba wreszcie jeszcze jedną podkreślić ważną zasadę, którą proponował. Andrzej Frycz-Modrzewski, a która aż się prosi, żeby mogła być wprowadzona w Polsce w wieku XXI, ale nie jest. Walcząc o równość wobec prawa i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, domagał się Andrzej Frycz-Modrzewski nie tylko jasnego zbioru praw, niezależności sądów, w taki sposób, ażeby nie Sejm był sędzią najwyższym, ale osobne, Sądy apelacyjne wyodrębnione z Sejmu, mające reprezentantów wszystkich stanów, nie tylko stanu szlacheckiego. Ta zasada wsparta była także zaleceniem Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ażeby sędziowie żadnych darów nie brali. I zasada, bo to teoretycznie wszystkie te zasady obowiązują. Ale jedna zasada aż się prosi, żeby wprowadzić ją, a żeby każdemu wolno było skarżyć się na sędziego. Tak, są sądy wołające o pomstę do nieba. Ale lepiej byłoby wołać o tę pomstę do prawa, do tego, żeby sądy takie, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich choćby tygodniach, mogły być zaskarżone nie tylko by oczyścić sądzonego z dobrego z zarzutu pod adresem dobrego imienia, ale żeby mogły doprowadzić do skazania sędziego, który sprzeniewierzył się swoim obowiązkom. To miał na myśli Andrzej Frycz-Modrzewski. Andrzej Frycz-Modrzewski miał wielkiego rywala i polemistę, znacznie rzadziej przywoływanego, a znacznie bardziej wpływowego w istocie w naszej historii. Był nim młodszy o 10 lat Stanisław Orzechowski. Ten Rusin z rodu, co podkreślał, genter roxolanus, nacione polonus, on tę formułę wprowadził w takim brzmieniu właśnie. Pochodzący spod przemyśla, tego jestem pewien. <grymianie> był jednym na pewno z bardziej wykształconych. Ludzi swojego czasu studiował nie tylko na Uniwersytecie Krakowskim, ale także w Wittenberdze, Lipsku, Padwie, Bolonii, Rzymie i Wenecji. I stał się jednym z najbieglej władającym łaciną, humanistyczną łaciną ludzi w Europie XVI wieku. Jego mowy, jego teksty były podziwiane przez ludzi całej Europy. Ale to właśnie Stanisław Orzechowski dokonał tego z językiem politycznym, czego z językiem naszej kultury potrafił, co z językiem naszej kultury potrafił zrobić Jan Kochanowski, współczesny Orzechowskiemu. On pierwszy zaczął pisać teksty polityczne po polsku, polskim językiem, nie po łacinie. Pierwszym takim znakomitym tekstem jest rozmowa albo dialog wokół egzekucji polskiej korony. Pierwsze pismo w polskim języku, pierwsze pismo polityczne oczywiście z 1562 roku. To rzeczywiście bardzo bogata osobowość, nie czas tutaj chyba zatrzymywać się dłużej przy jego biografii, chcę tylko przy paru jego myślach raczej pozostać. Powiem tylko, że była to postać burzliwa, ksiądz, który zdecydował się na małżeństwo, i ponieważ był tak pożyteczny dla kościoła katolickiego w walce z heretykami, udało mu się przetrzymać roczną walkę z kościołem, z prymasem i nie rozwiązać małżeństwa. I księdzem pozostać. Najwierniejszym obrońcą katolickiej prawowierności we wszystkich punktach poza tym jednym. Przeciwko heretykom, którzy wtedy stali się poważnym wyzwaniem dla Kościoła katolickiego, ponieważ są to już czasy reformacji, bardzo szybkie, czyniące postępy w Królestwie Polskim w tym czasie. Głównym polem, na którym mógł obronić swoje szczególne stanowisko Stanisław Orzechowski, była wolność szlachecka. Ponieważ pierwotnie został skazany na wygnanie z Polski za sprzeniewierzenie się przysiędze kanonicznej księdza, i odwołał się nie do sądu kościelnego, ale do braci szlachty. Jak to, ja, wolny człowiek, mam być z Rzeczpospolitej wygnany? Jako obywatela Kościół skazać mnie nie może, pozbawić moich praw. To bardzo ryzykowna ścieżka, nie wiem czy warta pochwalenia, ale podkreśla znaczenie wolności w systemie wartości Stanisława Orzechowskiego. Systemie, który zaszczepił, jeżeli można tak powiedzieć, tysiącom swoich słuchaczy na sejmikach, czytelników swoich tekstów, kolejnym pokoleniom polskiej szlachty. To właśnie teksty Orzechowskiego uformowały mentalność szlachecką kolejnych dwóch wieków z wolnością w centrum. Kilka przykładów, z czego Polak ma być dumny? Z wolności. To wpoił najbardziej swoim czytelnikom Orzechowski. Wiedzcie, pisał tak w Quinkunksie, swoim najważniejszym traktacie politycznym, że ta różnica między królem pogańskim a chrześcijańskim jest: U Pogan królowie summa summarum wszystkiego są, u których poddani są jako szkopy albo jako wołowie. Jeżdżą na nich, orzą nimi, jako chcą. Ale u chrześcijan suma sumarum republicam est, rex servus rei publice. Prawda? Czyli sumą wszystkiego jest Rzeczpospolita w takim królestwie chrześcijańskim jak Polska. Król jest tylko sługą Rzeczpospolitej. I pisał dalej tak. W pętlicach u nas orzeł polski siedzi, aby nam nie bujał po Polsce, jakoby chciał. Które pętlice one są w Polsce dwie. Królu, nie każ mi nic przeciwko prawu, nie winienem ci nic więcej, jeno podymne wojnę, a tytuł na pozwie. Nie każ mnie ani sądź o cześć, ani o gardło moje jedno z radami koronnymi urzędnie. Nie ustawiaj na mnie nowego nic, ani poboru, ani statutu bez zwolenia mego. O święta Polsko nasza, o wielebna wolności gardu i statków naszych. Z tego będzie po wiekach szydził Gombrowicz, poprzez oczywiście przefiltrowanego Orzechowskiego przez Sienkiewicza, ale ta wiara w tę świętą polską wolność tu ma bardzo praktyczny wymiar. Co waruje tę wolność dla wolnego obywatela? Stały podatek, czyli podymne dwa grosze złanu ewentualnie. To, co zostało ustalone przed wiekami i na co zgodzono się. Taki staropolski flat tax, można by powiedzieć. Szacunek wobec władzy, tytuł na pozwie jak najbardziej honorujemy prezydenta króla, tych, którzy sprawują władzę w imieniu Rzeczpospolitej, i wojnę, czyli Obronę Rzeczpospolitej. To każdy obywatel musi pamiętać o tym, że to jest winien Rzeczpospolitej i musi z tego obowiązku się wywiązać. Często zarzuca się Orzechowskiemu, że w recepcji jego myśli ta wolność została ograniczona do stanu szlacheckiego. I rzeczywiście w, w kilku miejscach swoich tekstów, niezmiernie popularnych, bardzo różnicuje stany współtworzące Królestwo Polskie Orzechowski. Sam się z tym zmagałem jakby, czy rzeczywiście można tak ostrego podziału dokonać. Ten podział wyniesiony jeszcze ze średniowiecza był prosty, prawda, więc oratores modlący się, bellatores, czyli właśnie ci, którzy walczą, bronią ojczyzny, i laboratores, ci, którzy pracują na, na roli. Do tego podziału dorzucił jeszcze dwie kategorie Orzechowski. Dorzucił mianowicie rzemieślników, którzy pracują inaczej trochę niż ci laboratores na ziemi, czyli chłopi. I dorzucił kupców. I bardzo wyraźnie powiedział, że kupiec obywatelem Polski być nie może. Brzmi to bardzo nieprzyjemnie, prawda, i radykalnie sprzecznie z całą tradycją myśli republikańskiej. Ale jest w tym uzasadnienie, które sięga do tego zjawiska, które bardzo skrótowo omówiłem przy okazji Jana Długosza. Otóż ojczyzna wiąże się z pewnym terytorium, z obowiązkiem obrony terytorium. Lub z tym, że jesteśmy do tego terytorium przywiązani. Nie tak jak chłop pańszczyźniany, przywiązany, ale przywiązani warsztatem swojej pracy, ziemią albo tym warsztatem, który ma rzemieślnik w mieście. Kupiec natomiast wszystko może przenieść ze sobą, wynieść za granicę, wyprowadzić się w dowolnej chwili. Nie tego argumentu używał Stanisław Orzechowski. To jest bardziej nowoczesny argument. Z dyskusji między republikanizmem a liberalizmem, Orzechowski używał innego argumentu, tego mianowicie, że kupiec, żeby odnieść sukces, musi kłamać, oszukiwać. Prawda? I to jest niezgodne z godnością obywatela Rzeczpospolitej. Być może jest w tym jakaś część prawdy, ale ja wskazuję tutaj na inne zjawisko, to, które zacząłem omawiać. Zjawisko, którego znaczenie uświadomiłem sobie teraz, w tych miesiącach, kiedy wobec pojawienia się na horyzoncie zagrożenia Atakiem zewnętrznym ujawniły się w Polsce głosy także polityków, o których mówiliśmy już tutaj, ale raz jeszcze je przypomnę: pana ministra Andrzeja Olechowskiego, pana Janusza Palikota, że wobec pierwszego zagrożenia zewnętrznego dla Polski należy stąd po prostu uciekać. Oczywiście wielu tak zwanych celebrytów, aktorów też wypowiadało się w ten sposób. Otóż ci ludzie w ten sposób wypisali się z polskiej wspólnoty. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. To jest właśnie znaczenie przywiązania do terytorium. Jeżeli bronimy naszego terytorium, jeżeli uważamy, że tu jest nasz dom, nasz warsztat pracy, i nie chcemy, żeby nas stąd wyrzucano, to mamy prawo do obywatelstwa. Ta forma obrony może być bardzo różna. Nie każdy jest w stanie z bronią w ręku swojego domu bronić, ale. Decydować się na ucieczkę w odpowiedzi na zagrożenie może tylko ten, kto nie czuje tej więzi. Kto nie czuje tej więzi łączącej go ze Wspólnotą, terytorium i dobrego imienia jednocześnie. I to jest właśnie ta próba, na którą zwraca uwagę między innymi Stanisław Orzechowski. Są pewne warunki, które trzeba spełnić, by być obywatelem Rzeczpospolitej. Jednym z tych warunków. Do którego będą dorastali stopniowo ci laboratorze, pracujący na roli, z których przecież między innymi i ja, jak 90% mieszkańców współczesnej Polski się wywodzi. Z chłopów przecież, prawda? I ci, którzy w miastach utworzyli swoje warsztaty rzemieślnicze, oni pierwsi dołączyli do tej wspólnoty walczącej o Polskę. Tu właśnie, w Warszawie, razem z Kilińskim przecież, prawda? Czy w kolejnych powstaniach miejskich. I to byli właśnie ci chłopi, którzy do Polski doszli i z dumą jej bronili i bronią po dzień dzisiejszy niekoniecznie w wojsku, ale także z poczuciem, że przynależą do wspaniałej historii, do wspaniałej kultury. Oni, ci, którzy tak uważają, ci, którzy gotowi są bronić dobrego imienia Polski. Należą do polskiej wspólnoty, wszyscy razem. Ci natomiast, którzy przed atakiem na dobre imię polskiej wspólnoty lub na jej terytorium reagują ucieczką, ci z tej wspólnoty się wypisują. I z doświadczeniem takich wypisujących się z polskiej wspólnoty mamy do czynienia nie od dziś. To jest doświadczenie, które dotyka Polski, odkąd mierzy się ona z serią. Trudnych wyzwań, jakie przychodzą z umacnianiem się sąsiadów, budujących agresywne imperia i budujących swoje partie w Polsce, za pieniądze, za przekupstwo. I odpowiedzią ostatnią, jaką chcę przytoczyć w dzisiejszym wykładzie, na to wyzwanie, na te pokusę, żeby uciec. Uciec niekoniecznie na emigrację, bo to nie jest jedyna forma ucieczki, jaka stoi przed nami, przed naszymi dziećmi. Formą równie często wybieraną jest forma ucieczki w prywatność. Wypiszmy się ze spraw publicznych, róbmy swoje, ale nie swoje polskie, tylko swoje prywatne, dla siebie tylko. I jakoś to będzie. Otóż na niebezpieczeństwo tego rodzaju postawy wskazał ten, który odnowił poczucie godności Rzeczpospolitej. I odnowił pojęcie niepodległości, bez którego tej wolności indywidualnej obywateli nie da się zrozumieć. Bo cała Rzeczpospolita musi być wolna, żebyśmy w niej byli wolni. Tym odnowicielem był Stanisław Konarski, który w odpowiedzi na tak zwaną wolną elekcję w 1733 roku, elekcję, której towarzyszyło wkroczenie dwóch korpusów wojska rosyjskiego, żebyśmy wybrali właściwego kandydata. Zareagował napisaniem listów prywatnych w czasie Interregnum w 1733 roku. Tam przywrócił znaczenie słowu niepodległość, że to jest ta forma wolności, której nie wolno zaniedbać, kiedy szlachcie wydaje się, że jedyną formą wolności jest ich wolność, czy jej wolność indywidualna. Nie jest jeszcze nad nią strażniczka tej wolności indywidualnej, czyli dobro wspólne, niepodległość Rzeczpospolitej od takich właśnie ingerencji, jaka miała miejsce tak brutalnie, otwarcie w formie militarnej, po prostu w 1733 roku. Ten mądry Piar, mówię o Stanisławie Konarskim, jest przecież także, jak Państwo oczywiście doskonale o tym wiecie, autorem zasadniczo ważnego dla odnowienia polskiego. Sprawnego parlamentaryzmu, traktatu o skutecznym rad sposobie czterotomowego. I jest także twórcą tej instytucji, która dziś nam powinna świecić przykładem, którą powinniśmy odnowić Kolegium Nobilium, ustanowionej w 1740 roku. Pamiętam jak niezwykle szanująca pamięć Stanisława Konarskiego. Moja, jeżeli mogę tak powiedzieć, duchowa mistrzyni, pani profesor Sucheni Grabowska, wzdragała się przed ideą powrotu do, do koncepcji Kolegium Nobilium, bo bolało ją samo, sama nazwa, że kolegium dla szlachty, prawda. Myślę, że wystarczy odrobinę. Wytężyć wyobraźnię, by zrozumieć, że Stanisławowi Konarskiemu nie chodziło o szlachtę, chodziło o ludzi szlachetnych, którzy gotowi są bronić Polski, a ci mogą być z chłopów, z mieszczan, z tych wszystkich, którzy nie chcą stąd uciec. Otóż trzeba stworzyć taką szkołę, kadrę pracy publicznej dla Polski. Taką szkołą miała być Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, i była. Była na początku. Ja przypomnę, z pierwszego rocznika wyszedł ten minister kancelarii, prezydenta Rzeczpospolitej, który był najwspanialszym wzorem chyba urzędnika, jakiego miałem okazję spotkać. Tak jest, pan Stasiak. To był pierwszy rocznik absolwentów KSAP. -u. Nie wiem, czy dzisiaj ta szkoła tak dobrze pełni swoje funkcje. Obawiam się, że nie. Ale w każdym razie takie szkoły, takie. Kuźnie kadr, przepraszam za tą wyświechtaną metaforę, kuźnie kadr dla tych, którzy chcą służyć jak najlepiej Rzeczpospolitej, trzeba budować, trzeba tworzyć. Myślę, że w każdym domu można próbować to robić, ale potrzebny jest także wysiłek instytucjonalny, byśmy mogli skutecznie bronić dobrego imienia Polski. Potrzebni są nam ludzie do tego przygotowani, wykwalifikowani, nauczeni zbiorowego działania. Technik skutecznego działania we współczesnym świecie. Starając się przekonać niejako młodsze pokolenie do swojej wizji, Stanisław Konarski napisał m.in. Mowę Jak od wczesnej młodości wychowywać uczciwego człowieka i dobrego obywatela. I jej fragment na sam koniec pozwolę sobie przeczytać. Przypomnę Wam słowa Ojca. Który po wielu rozmowach z synem tak mu na koniec powiedział: Życie twoje będzie upływało albo wśród prywatnych spraw domowych, albo w kręgu spraw państwowych. Ja, który zestarzałem się wśród zajęć publicznych, jeśli będę żył, nie pozwolę ci siedzieć w domu, nie dla siebie, bowiem chciałem dzieci, lecz dla ojczyzny. Ty zaś. Pamiętam, odpowiedziałeś mi, że nie widzisz, co takiego dali Rzeczpospolitej w tych zepsutych i nieszczęśliwych czasach. Ci, którzy jak ja, poświęcili cały swój wysiłek na to, aby ją wspomagać i wspierać. Wszystko stacza się w przepaść i zostawimy naszym potomkom Rzeczpospolitą w gorszym stanie niż ją sami otrzymaliśmy. Stąd, zdaje się, twoja, kontynuuje jakby ten. Swój wywód ojciec, twoja niechęć i odraza do spraw publicznych. I tu konkluzja. Gdyby wszyscy dobrzy obywatele tak myśleli, tak mówili, tak czynili, wtedy nasza Rzeczpospolita wpadłaby niewątpliwie w ręce złych i przeniewiernych ludzi, ci zaś, zgarnąwszy władzę, jakież miejsce, ileż ziemi, jakąż przestrzeń zostawią w całym państwie dla dobrych. Nigdy nie należy tracić nadziei, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Konkluduje Stanisław Konarski. Ale myślę, że ta uwaga poprzedzająca to ostatnie piękne zdanie o tym, byśmy nigdy nie tracili nadziei, gdy chodzi o Rzeczpospolitą. Ta uwaga, w której próbuje przekazać młodszemu pokoleniu stary ksiądz Piar, myśl o tym, że jeśli zaniedbacie sprawy publiczne to albo dołączycie do złych, albo źli nie zostawią wam miejsca w tym życiu, zmuszą was do emigracji. Będziecie mogli wyjechać, bo ta droga jest otwarta, albo będziecie mogli zamknąć się w swoim życiu prywatnym, ale jak na emigracji, jak na wygnaniu, gdzie będą wydzierać spod waszych nóg ten kurczący się skrawek ziemi, wkraczając swoimi złymi prawami. Swoimi prześladującymi Waszą, także gospodarczą wolność, podatkami, swoją zatruwającą Wasze i Waszych dzieci umysły propagandą. Także nie będziecie mogli schronić się bezpiecznie w kraju, który pozostawicie ludziom i rządom złych. Musimy nie tylko dobrego imienia Polski bronić na arenie międzynarodowej, ale musimy dobre imię Polski odzyskać w Polsce i tego serdecznie sobie i państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. panie profesorze. Nie wspomniał pan o tym zatrutym kwiecie wolności, jakim było liberum veto. To jest jedno. Teraz najważniejsze pytanie. Po pańskim wykładzie Ostatniego, ostatnim, nie tym, czytałem prawdopodobnie w Rzeczpospolitej wypowiedź pani profesor Staniszkis, która powiedziała, że pan w niewłaściwym czasie i nie we właściwym miejscu opublikował oświadczenie, że pan Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować z kierowania partią PiS. Dziękuję. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Już raz odpowiadałem, chyba miesiąc temu. Nie, króciutko odpowiem, nie, bo nie, nie chcę zostawiać bez odpowiedzi, tylko już ty, miesiąc temu mówiłem o tym, widocznie pana nie było, albo pan nie zadał pytania. Powtórzę, spokojnie, spokojnie. Powtórzę, że miejsce, w którym to ogłosiłem, to był portal w polityce, więc nie wiem, czy zły, czy dobry to jest portal. W każdym razie portal czytany przez ludzi, myślę, podobnie jak ja, myślących z troską o Polsce. Po drugie miejsce, czyli moment rozpoczęcia oficjalnego kampanii kandydata Prawa i Sprawiedliwości, wybrałem w przekonaniu, że to jest ostatni moment, kiedy można poprosić o przełom w tej kampanii. Kampanii, które do tego momentu nie było. Nie było, nic się nie działo. Ona ruszyła wspaniale od tego dnia, na szczęście ruszyła wspaniale. A to, na czym mnie zależało i zależy, i co podkreślam na każdym kroku. To jest zwycięstwo Andrzeja Dudy w tych wyborach, zwycięstwo Polski w tych wyborach. I dla tego celu każda prywatna ambicja powinna być schowana. I moja, jeśli popełniłem błąd, i prezesa Kaczyńskiego. Dokończę w takim razie, skoro pan dopytuje. Nie wiem, czy pan prezes Jarosław Kaczyński popełnił błąd. Być może pan prezes Kaczyński ma rację, pozostając u steru i nie chodziło mi jeszcze raz to podkreślę o rezygnację z funkcji przewodniczącego partii. Chodziło mi o coś zupełnie innego. Pan przeczytał coś, co być może powiedziała pani Monika Olejnik, nie. albo może ktoś. Nie. Może pani Staniszki przeczytała, ale ważne, czy pan przeczytał mój tekst. Nie. Otóż gdyby Pan przeczytał, to wiedziałby Pan, że chodziło mi o funkcję premiera w następnych wyborach, które są w tym roku. A ta kwestia jest może bardziej dyskusyjna. Nie wiem wciąż, czy mam rację. Mogę przeprosić, tak jak przed chwilą przeprosiłem za błąd, bo być może błądzę. Ale pytać jako obywatel mam prawo. Mam prawo zapytać, czy nie jest ważniejsze w tym momencie dokonanie przełomu przez pokazanie następnego bardziej przemawiającego do niezdecydowanych, nie do nas, bo my wszyscy tutaj mamy przekonanie o zdolnościach przywódczych i mądrości prezesa Kaczyńskiego, ale trzeba przekonać ponad 50% obywateli do tego. I wierzę, że są tacy młodsi od niego ludzie w Prawie i Sprawiedliwości i to poddałem pod rozwagę, za co spotkała mnie, powiedziałbym, seria obelg pomyj ze strony małych funkcjonariuszy partyjnych. Tyle mam na ten temat do powiedzenia. Bardzo proszę o następne pytanie. Pytanie. Panie profesorze, co pan myśli o prowadzeniu nauki domowej? Jest teraz kilka rodzin, czy kilkanaście, nawet, które swoje dzieci uczą w domu. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jak prowadzić? bo ja mam jakiś taki obowiązek, ponieważ opiekuję się uniwersytetem trzeciego wieku, żeby ludzi przekonać do wartości, które są obowiązujące nas, katolików. Nie wiem, czy, czy pan profesor rozumie, o czym ja mówię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No cóż, to drugie pytanie wymagałoby... Pewnie homilii, do której nie jestem przygotowany, ale sądzę, że odpowiedź jest w istocie prosta. Znamy ją wszyscy. Prawda w chrześcijaństwie nie ma natury, powiedziałbym, abstrakcyjnej, tylko naturę osobową. To znaczy, brzmi to bardzo trudno i ambitnie, ale naśladownictwo Chrystusa jest jedynym sposobem. Dokumentowania prawdy chrześcijaństwa, czyli przykład osobowy. Myślę, że tylko przykładem można przekonywać albo zniechęcać do prawdy chrześcijaństwa. Żadnym traktatem, żadnym słowem, tylko przykładem przykładem własnym albo wskazanym innym szlachetnym przykładem, który możemy w takim bezpośrednim zasięgu wskazać, i wiele jest takich przykładów. Dlatego telewizje, te główne telewizje pokazują nam zło przede wszystkim, żebyśmy nie widzieli, ile jest przykładów dobra wokół nas, żebyśmy widzieli tylko rodziców, którzy gwałcą swoje dzieci, albo którzy znęcają się wzajemnie nad sobą małżonków, żebyśmy zobaczyli rodzinę jako patologię. To jest nam ciągle wmawiane. Rzeczywistość nie jest taka, to znaczy to nie jest cała rzeczywistość to jest margines rzeczywistości. Którą się nam pokazuje, czy który się nam pokazuje, żeby zasłonił nam właśnie prawdę o tym, że pójście za dobrem jest możliwe. Nie jest łatwe, każdy z nas ulega różnym pokusom, ale jest możliwe i wielu ludzi idzie za dobrem, tylko ich się nie pokazuje. Więc myślę, że nasza rola polega na tym, żeby albo samemu to pokazać najlepiej, albo wskazać przykłady takiego właśnie. Wyboru dobra w życiu praktycznym. To jeśli idzie o drugą część Pani pytania, jeśli, jeśli mogę zaryzykować taką krótką odpowiedź. Natomiast jeśli idzie o pierwsze Pani pytanie, to sądzę, że nauczanie domowe oczywiście jest wyborem. Tak, jest wyborem. Właśnie chciałem użyć słowa desperacki, rozpaczliwym. Jest wyborem, który można zrozumieć, uszanować i uznać za jedyny słuszny, ale w sytuacji, kiedy zrezygnujemy z wszystkich innych środków. To znaczy, jeżeli zrezygnujemy z edukacji publicznej, bo przepraszam, że odwołam się do takich no, podstaw myślenia o wspólnocie, ale tworzy te podstawy myśl Arystotelesa. Arystoteles podkreśla, że nie ma Rzeczpospolitej bez wspólnego wychowania. Jeżeli pani wychowa w swojej rodzinie dobrych ludzi, a ktoś obok, sąsiad, będzie wychowywał, swoją rodzinę w zupełnie innym systemie wartości, jeżeli mogę to tak nowocześnie nazwać, to nie będzie z tego Rzeczpospolitej, na pewno. Otóż, żeby była Rzeczpospolita, nie wystarczy wychowanie domowe. Choć oczywiście wychowanie domowe może temu służyć, zgadzam się, ale potrzebne jest wychowanie publiczne, wychowanie obowiązujące w całej wspólnocie, bo wspólnota polityczna jest wspólnotą rozróżniania dobra i zła. Tak mówi Arystoteles, i myślę, że do tego wzoru trzeba nawiązywać. A taką wspólnotę buduje się przez wychowanie, przez wspólne wychowanie. Sama rodzina tutaj nie wystarczy. Rozumiem ten wybór, jeżeli szkoła uczy zła, jeżeli naraża na niebezpieczeństwo różnych pokus, narkotyków czy fałszywych wyborów ideowych, to rozumiem wybór nauczania domowego i popieram. Ale głównym naszym zadaniem powinno być odbudowanie godnej Rzeczpospolitej imienia Rzeczpospolitej szkoły w Polsce. To jest chyba najważniejsze zadanie nowej władzy, którą mam nadzieję będzie reprezentował pan prezydent Andrzej Duda i pan premier Jarosław Kaczyński czy ktokolwiek inny, kogo Prawo i Sprawiedliwość postawi na tym miejscu, aby Prawo i Sprawiedliwość wygrało tylko te wybory. Tego sobie życzmy. Część może Aldona Ciporowska ja chciałabym zapytać pana profesora jako reprezentanta także pewnej opcji politycznej czy państwo jako środowisko nie rozważyliby sięgnięcia do pracy która została nagrodzona w tym roku przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe Księdza profesora Tadeusza Guza, filozofia prawa trzeciej Rzeszy Niemieckiej, która była napisana wprost jako odpowiedź na polskie obozy zagłady Baracka Obamy. Napisałam kilka recenzji na ten temat. Zapoznałam się oczywiście z tą monografią i ona jest po prostu zbiorem kapitalnych argumentów. I Wydaje mi się, że w tej obronie dobrego imienia. Polski, warto byłoby skorzystać z po prostu aktywnej pomocy tego wielkiego uczonego. Został nagrodzony tą nagrodą lubelskiego Nobla. To jest taka pierwsza sugestia. Druga, druga rzecz i pytanie, dlatego że jakby możemy jako naród również wymagać od osób, w których pokładamy, pokładamy nadzieję, żeby sięgali do myśli jak najlepszych współczesnych, to znaczy z całym szacunkiem do, do naszych wspaniałych przodków. Jednak musimy docenić również tych, którzy no, nie będąc osobami świeckimi. No, posiadają genialny intelekt, wiedzę i przygotowanie. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to wywód pana profesora skupiał się wokół wolności. Ja chciałabym zapytać, czy nie warto byłoby również przy, przy argumentacji sięgnąć jednak do tego, co jest jakby pryncypium ochrony dobrego imienia, czyli prawda? Czyli odnosimy się tutaj do grzechu? do ósmego przykazania. No w prawie cywilnym i również w prawie karnym mamy tę ochronę, czyli jakby, jakby akcentowanie wyłącznie wolności wydaje mi się niewystarczające. No i oczywiście tutaj wolności wydaje mi się, należałoby powiedzieć nie absolutnej, tylko zorientowanej na dobro, prawda? No to jest tyle. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że Paul Claudel właśnie także w kategoriach grzechu mówił o rozbiorze Polski. Mówił, że te kraje popełniły wielki grzech, przecież kraje chrześcijańskie i, i tutaj właśnie ta kategoria grzechu y, y, wydaje mi się, że taka najwłaściwsza dla naszej mentalności, bo jakby katolicyzm jest głównym zagrożeniem każdego wroga Polski. Zwraca uwagę na to Dugin, ale także jakby praca księdza profesora Tadeusza Guza również pisze o tym, że właśnie katolicyzm był jednym z dwóch, jedną z dwóch ofiar, o czym świadczy Dachoł. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani bardzo za to bardzo ważne dopowiedzenie. No... Nie, nie reprezentuje takiej opcji politycznej chyba, jaką pani wskazywała, to znaczy nie, nie stoi za mną żadna partia. Natomiast mogę oczywiście w reducie dobrego imienia zwrócić uwagę na znaczenie traktatu księdza profesora Tadeusza Guza, którego przypomnienie tutaj wydaje mi się doskonałą, doskonałą rzeczą i wartą popularyzacji. Choćby przez ten film, który dokumentuje nasze spotkanie. I, I warto docierać także do polityków prawa i sprawiedliwości, żeby korzystając ze swoich możliwości, wykorzystali ten wspaniały umysł do obrony polskiego imienia, środkami parlamentarnymi, choćby przez reprezentację bardzo dobrze działającą, reprezentację prawa i sprawiedliwości w Europarlamencie, prawda? bo ona tam też służy obronie polskiego dobrego imienia. Więc warto podsuwać, Naszym reprezentantom w Europarlamencie tego rodzaju doskonałe, już gotowe zestawy argumentów. Natomiast jeśli ja uwypukliłem wolność w mojej dzisiejszej wypowiedzi, to dlatego, iż uważam, że wolność jest jednym z ważnych i zrozumiałych we współczesnym świecie powodów Polski do Dumy. Akurat w polskiej wspólnocie ta wolność jest szczególnie głęboko zakorzeniona, mająca. Znakomite tradycje polityczne, a przeciwko hasłu wolności świat współczesny ma większe trudności z występowaniem niż przeciwko paru innym hasłom, o których pani mówiła. A więc argument, powiedziałbym, skuteczności tutaj służył. Mi jako powód do wyeksponowania wolności w naszej tradycji, jako tej wartości, do której warto się odwoływać w obronie dobrego imienia Polaków. Natomiast, oczywiście, co do tego, że prawda jest podstawą obrony dobrego imienia, no, to wydawało mi się tak jasne, że, że tylko dlatego nie poświęciłem temu żadnej uwagi czy żadnej refleksji, bo odwoływać się musimy do prawdy. Ja nie mówiłem o wymyślonych zjawiskach, tylko mówiłem o pewnych, doświadczeniach historycznych potwierdzonych przez źródła, których poznanie pozwala inaczej, nie z pogardą, ale z dumą spojrzeć na polską historię. To jest odniesienie do prawdy historycznej, której zaprzeczeniem jest nieprawda, na którą powołują się ci, którzy Polskę szkalują, albo, odwołując się do jednostkowych wydarzeń, dokonują uogólnień, które niosą ze sobą nieprawdę. I to jest kolejne niebezpieczeństwo, na które oczywiście trzeba zwracać uwagę. Natomiast oczywiście ma Pani fundamentalną rację, że podstawą tych ataków na Polskę, które, czy większości, może nie wszystkich, ale ogromnej większości tych ataków na Polskę, które przychodzą z zewnątrz, tak ze wschodu, jak i z zachodu, jest nienawiść do katolicyzmu, do roli Polski jako obrońcy tradycji chrześcijańskiej wersji łacińskiej. W Europie XXI wieku. To no, wielokrotnie na tylu przykładach zostało potwierdzone, że znów pozwolę sobie nie rozwijać tego wątku jako wątku dla mnie oczywistego, ale absolutnie zasługującego na przypomnienie tutaj. Dziękuję pani bardzo. Panie profesorze, Maria Lipińska, używając formuły pana profesora obywatelka polska, działaczka lokalna z Legionowa, działająca na niwie obrony wolności słowa. Panie profesorze, ja chciałam nawiązać, krótkie pytanie zadać, nawiązać do pana tego wyjazdu do Waszyngtonu. I czy pan profesor rozpoznaje obecną sytuację zlecenia na Polskę, że użyję tego gangsterskiego wyrażenia, podobnego do tego, jakie zastosowała Katarzyna Wielka, caryca Rosji? żeby zdeprecjonować Polskę, zamówiła serię listów paszkwilanckich za wory złota, które miały oczernić Polskę, bo przygotowywały grunt pod rozbiór Polski. Czy te wszystkie Oscary obecne, poprzednie Noble, te wszystkie nagonki i akcje robione przeciwko Polsce, czy to nie jest ten sam, że się tak wyrażenie elegancko, sznyt? Dziękuję bardzo. I o tym, o tym Waszyngtonie troszkę niech pan powie. Czy to jest przeciwdziałanie? Bardzo dziękuję za to bardzo ważne pytanie. Otóż obawiam się, że w przypadku takich zjawisk, które Pani wspomniała, jak Ida, czy zwłaszcza Pokłosie, czy inne filmy, trzeba zwrócić uwagę nie na zlecenie na Polskę, które gdzieś do Stanów Zjednoczonych dociera. Źródła są tutaj. Z nimi trzeba się uporać we własnym domu, bo nie byłoby Idy, nie byłoby pokłosia, gdyby nie fundusze państwowe polskie. Akurat do pokłosia dołożyła się też kinematografia rosyjska i dobrze wiedziała, do czego się dokłada. Znaczy państwowa kinematografia rosyjska. Więc myślę, że zanim będziemy próbowali zwalczać partię rosyjską w Waszyngtonie, musimy zacząć od partii rosyjskiej w Warszawie więc i rozumiem, że pani to doskonale rozumie, ale chcę to jakby no, wyjaśnić, że zabiegi o dobre imię Polski za granicą wydają mi się zawsze wtórne, choć ważne, bardzo ważne w stosunku do zabiegów o dobre imię i o dobro Polski w Polsce. To jest nasze pierwszorzędne zadanie, żeby nikt w Polsce nie ośmielał się jej szkalować niezgodnie z prawdą, bo kiedy ktoś broni prawdy, ma do tego prawo. Ale kiedy ktoś dokonuje haniebnych dla polskiej wspólnoty uogólnień w Polsce, ten jest stokroć bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek szef Federalnego Biura Śledczego w Waszyngtonie. Więc najpierw musimy tu w Polsce dbać o dobre imię Polski, żeby nie powstawały filmy antypolskie za polskie pieniądze, nasze, czyli podatników pieniądze, bo nie za prywatne, tylko za nasze pieniądze powstały te firmy. Tak, tak, oczywiście. Natomiast jeśli idzie o partię rosyjską, nazwijmy to tak, czyli o tych współczesnych Wolterów dzisiejszej Katarzyny, czyli Władimira Władimirowicza Putina w Waszyngtonie, to oczywiście, że taka partia istnieje. Przypomnę przejęcie najbardziej wpływowego periodyku poświęconego polityce międzynarodowej obok Foreign Affairs. To jest National interes. czasopismo założone w końcu lat 80-tych, zrobiło błyskawiczną karierę dzięki opublikowaniu eseju Francisa Fukuyamy o końcu historii. To stało się taką sprężyną do kariery tego bardzo ważnego kwartalnika w Waszyngtonie. Po kilku latach przejęła właściwie funkcjonowanie tego periodyku, gdzie był Kissinger, Brzeziński w Radzie, no po prostu to jest rosyjskie lobby, otwarcie, otwarcie po prostu. Nawet Brzeziński się wycofał manifestacyjnie z tej rady. Rosja przejęła jedno z najważniejszych czasopism poświęconych polityce zagranicznej w Waszyngtonie. To jest tylko przykład oczywiście. Także teksty tzw. amerykańskich realistów publikowane w tym wymienionym przeze mnie najważniejszym czasopiśmie amerykańskim i światowym poświęconym polityce zagranicznej, czyli Foreign Affairs. Kiedy czytam artykuł Stewena Kotkina, emigranta z Rosji, zalecający nową Jałtę na no, ramach Foreign Affairs, czyli żeby poćwiartować Ukrainę, oddać tyle, ile Putin zechce, byle mieć spokój z Putinem, prawda, dobre stosunki z Rosją. To się zastanawiam, czy ten znakomity historyk, bo to jest przy okazji dobry historyk, rzeczywiście w pełni wyemigrował z Rosji. No, i przy niejednym tego rodzaju tekście publikowanym, Foreign Affairs, mam na myśli nie tylko emigrantów z Rosji, ale mam na myśli także autorów jak najbardziej amerykańskich, od wielu pokoleń amerykańskich, którzy piszą tak, jakby im dyktował Putin. Oczywiście, czy im dyktował, ja tego nie wiem, bo nie mam wiedzy źródłowej na temat tych rubli, prawda, czy dolarów, które ewentualnie, hipotetycznie do niektórych z kieszeni takich autorów płyną. Ale oczywiście bywają też. To nieśmiertelne określenie pożyteczni idioci, a raczej pożyteczni tchórze, tak bym to powiedział, bo tu nie chodzi o głupotę. Chodzi przede wszystkim o tchórzostwo. Tchórzostwo w obronie zasad, na których zbudowana została cywilizacja zachodnia. To jest podstawa pismentu. I tego tchórzostwa jest dużo także w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Polsce. Choć na pewno mniej w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Natomiast konferencja dotyczy właśnie polityki, amerykańskiej odpowiedzi amerykańskiej polityki na te zagrożenie, jakie wytworzyła rosyjska agresja w środku Europy w zeszłym roku. Więc myślę, że to może być no, potencjalnie ważna konferencja z udziałem polityków i wojskowych amerykańskich. Panie profesorze, chciałabym się ustosunkować do wypowiedzi pani, bo widzę, że pod pozorem dobra ma miejsce ogromne zło. Mówię to na podstawie faktu, który miał miejsce teraz niedawno. Uniwersytet III wieku zorganizował wyświetlenie filmu patriotycznego. Osoba wprowadzająca powiedziała, że chcielibyśmy mieć takiego prezydenta jak marszałek Józef Piłsudski. Na tą wypowiedź zerwały się głosy. A co nie podoba się pani prezydent Komorowski, a co pani się nie podoba prezydent Komorowski, i tego typu wypowiedzi. Zostało tylko pięć osób, pozostałe osoby wyszły, nie czekały na wyświetlenie filmu. Ja teraz widzę, że moja inwestycja w słuchanie wykładów Instytutu Edukacji Narodowej przy Kościele Świętego Krzyża. To była warta, bo to, co ja usłyszałam, to ja jestem pewna, to, co mam w głowie. A tam jednak przemycają treści na pewno nieprawidłowe. A z drugiej strony, pana profesora edukacja daje efekty. Ja zaczepiam młodych ludzi i właśnie staram się im troszeczkę o historii powiedzieć. A ostatnio taka no, dla mnie bardzo budująca sytuacja miała miejsce. Wyszłam pierwszym wejściem do autobusu. Młodzieniec ustąpił mi miejsca. Ja mówię: Skoro pan jest tak grzeczny, to ja panu opowiem życiorys mojego wujka Jakowca, który miał wyrok podpisany przez Stefana Michnika. On miał 23 lata, jak mojego wujka na 6 lat wpakował do więzienia. Ten łodzieniec po wysłuchaniu podniósł moją rękę i mnie pocałował. Ja tego nigdy nie zapomnę. Ja po prostu wszystkim mówię, którym brakuje nadziei. A z drugiej strony bądźmy ostrożni i rozmawiajmy z siwymi głowami. Ja tak widzę. Dziękuję serdecznie za to, co Pan robi dla nas, dla ojczyzny. Wszystkiego najlepszego Panu życzę. Dziękuję bardzo. <klucz> Dziękuję. To jakby... Niestety, już zmierzając do końca naszego spotkania, chcę oczywiście jeszcze pani głos zaraz z powrotem oddam. Tylko chcę do tego akcentu nadziei w pani wypowiedzi nawiązać. Też widzę to, że wśród młodych ludzi, jeszcze raz to podkreślę, bo już na poprzednich spotkaniach o tym mówiłem, ale wśród młodych ludzi pojawia się coraz więcej tych, którzy szukają prawdy o polskiej historii i tych, którzy już ją znajdują. Miałem okazję spotkać się na przykład z kibicami jednego z klubów krakowskich, którzy sami mnie zaprosili, prawda, zorganizowali się, zaprosili słuchać nudnego wykładu o historii, prawda, nie historii sportu, tylko historii. Kibole, tak jest, kibole. I to właśnie jest jeden z przejawów tego zwrotu wśród młodych ludzi, jeden, wcale nie jedyny, wśród wartościowych młodych ludzi, tych, którzy nie chcą ograniczyć się do życia prywatnego, tych, którzy nie chcą zostawić Pola życia publicznego wyłącznie ludziom, których uważają za złych, skorumpowanych. Coraz więcej widzę odwagi w tych młodych ludziach i poszukiwania prawdy właśnie o naszej historii, a wiąże się to z prostym instynktem. Człowiek chce sam siebie szanować. Jeżeli należy do wspólnoty, która nic nie jest warta, na którą można tylko splunąć. Przecież tracę jakąś część szacunku dla siebie samego. I stąd jest instynktem, odruchem, powiedziałbym, człowieka, zdrowym odruchem, by bronić dobrego imienia swojej wspólnoty, by szukać argumentów na rzecz tej obrony. I takie poszukiwanie widzę w młodym pokoleniu. Naprawdę jest to zjawisko coraz wyraźniejsze, coraz bardziej odczuwalne. Świadczą o tym także sondaże, gdzie platforma przegrywa najbardziej w młodym pokoleniu, w tych, którzy pierwszy raz zagłosują w tym roku. Być może nie przeważą jeszcze tych, których zepsuła edukacja trzeciej RP, bo tych jest dużo więcej wśród głosujących, ale to młode pokolenie idzie z innym nastawieniem. Ma do wyboru albo wygrać tę demokratyczną walkę o Polskę, albo wyemigrować. Panie profesorze, ja przepraszam, ja zapomniałam nadmienić, że Fundacja Batorego finansuje Uniwersytet III wieku? To tylko tyle. Proszę bardzo ostatnie pytanie, bardzo proszę. Panie profesorze, słyszałam ostatnio z Radio Warszawa, że powstała ta wspaniała strefa strefa obrony dobrego imienia Polski. I tam padł taki według mnie no bardzo sprytny i dobry pomysł, gdyby na przykład Polacy, my patrioci, gdybyśmy jakąś cegiełkę. Zobowiązali się wpłacać co miesiąc, nie, to, nie muszą to być duże kwoty, to może kancelarie amerykańskie, zwłaszcza, które ich procesy są najbardziej nagłaśniane, prawda? Nie mówię, że e, e, kierownictwu e, e, FBI, prawda, żeby wytoczyć proces, temu człowiekowi, ale jest bardzo dużo dziennikarzy i gazet i, i tygodników, gdzie tam nagminnie i, i, nasze imię jest szkalowane, i to przybiera w ostatnim czasie efekt kuli śnieżnej, rzeczywiście to się toczy, ale my jako Polacy, właśnie tacy, którzy potrafią w najgorszej sytuacji znaleźć jakieś wyjście, no myślę, gdybyśmy im takim procesem, jednym drugim, przywalili, bo to są sprawy nagłaśniane, są wielkie odszkodowania, może po prostu poszłoby im w pięty i następnym razem oni by się zastanowili jeden z drugim. Jaki jest pan, pana stosunek, pana profesora, do tej idei, no dobrze by było, żeby. Czy pan. Czuję po prostu, że byłaby tu w tym jakaś szansa, gdybyśmy wszyscy się złożyli. A poza tym mam jeszcze taki apel do Was, kochani, jeżeli marzecie, jeżeli macie dobre stosunki z własnymi wnukami, dziećmi, zacznijmy tu przeprowadzać młodzież. Dlaczego? Niech oglądają w internecie, to jest łatwiejsze, tak, tak, łatwiejsze. To, to nie jest to samo. Kontakt z żywym to człowiekiem jest, jest co innego. Tak. Bardzo dziękuję Dobrze. za pani głos. Ja powiem, że do pani propozycji mam stosunek praktyczny. To znaczy, przychodząc z posiedzenia Rady Fundacji Reduta Dobrego Imienia, no niestety musiałem stwierdzić, że bardzo mało pieniędzy jest na koncie fundacji i rzeczywiście ta inicjatywa bardzo by się przydała. No każdy może ocenić aktywność, to jest głównie aktywność pana Świrskiego jako przewodniczącego, ale przypomnę, że założył on proces twórcom serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Ten proces zaczyna teraz wchodzić w swoją pierwszą fazę. On będzie wiązał się oczywiście z ogromnymi kosztami. Europejskim firmom można w Europie, polskie kancelarie prawne są w stanie skuteczny proces założyć. Natomiast co do wystąpienia pana Comeya, oczywiście tutaj muszą służyć amerykańskie, znaczy bazujące w Stanach Zjednoczonych kancelarie to są zupełnie inne koszty i o tym chciałbym porozmawiać z władzami Kongresu Polonii Amerykańskiej w sobotę. Mam nadzieję mi się to uda. <klucza> Także zachęcam Państwa bardzo do wspierania Reduty Dobrego Imienia, bo naprawdę dużo dobrych rzeczy ta inicjatywa robi w sprawie obrony dobrego imienia i drobnych datków potrzebuję. Przepraszam, że wyciągam tę rękę z kapeluszem nie dla siebie, bo sam w tej fundacji nie jestem, tylko dla pana Świrskiego i jego działań. A jednocześnie myślę, że no widać jakieś obudzenie tego, tej woli walki o dobre imię, i sądzę, że te materialne przeszkody, jakie stoją na tej drodze, będziemy w stanie pokonać. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.